Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Trzech partnerów: Akademia Piłkarska Atletico de Madrid, Beka Turismo i Football Wizards. Kilkunastu trenerów i kilkudziesięciu zawodników polskiej piłki nożnej roczników 2005-2008. Trzy dni pełne merytorycznego i praktycznego przygotowania. A wszystko po to, aby uczyć się od najlepszych podczas pierwszej w historii Myślenic konferencji z udziałem doświadczonych i uznanych szkoleniowców Atletico de Madrid. Atletico Madryt jako marka ma pewien schemat, który realizuje na całym świecie. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, a w zasadzie od wczoraj w Myślenicach, jest zupełnie w innej formule. Oni przyjęli konwencję pełnej integracji i z zawodnikami, i z trenerami. Jak byście Państwo poobserwowali sesje dopołudniowe, cały czas na boisku trwała interakcja między trenerami, między zawodnikami, zatrzymywanie gier, opowiadanie. Cały czas są otwarci, są mega otwarci, ludzie bardzo skromni, którzy no, naprawdę mają doskonały warsztat. Mimo że młodego wieku są, no, nie byliby tam, gdzie są, gdyby tego warsztatu po prostu nie mieli. Tak to wygląda u nas. Współpraca z Hiszpańską Akademią Piłkarską nie jest współpracą przypadkową. Wręcz przeciwnie, jest ona efektem cyklicznych działań i wypracowanej marki firmy Beka Turismo. Z Akademią Piłkarską Atletico de Madryt nawiązaliśmy współpracę razem z naszymi partnerami, również z Akademią Piłkarską Football Wizards. Właśnie organizujemy pierwszy raz w Polsce konferencję, camp dla zawodników, dla trenerów Atletico de Madryt Conference, ale również z hiszpańskimi trenerami organizujemy różnego rodzaju turnieje, obozy sportowe, obozy piłkarskie dla dzieci właśnie już bezpośrednio w Hiszpanii. Także dzieci z Polski mają możliwość trenowania również w Hiszpanii, w okolicach Barcelony. Tego typu konferencje, co ta w Myślenicach, to ewenement na skalę całego kraju. Trenerzy Atletico de Madrid przyjechali bowiem ze sprecyzowanym systemem szkoleniowym, który jest systemem sprawdzonym, mającym pomóc młodym adeptom piłki nożnej w najbardziej optymalnym rozwoju swojego sportowego zamiłowania. Nos estamos centrando más que nada ahora mismo en la técnica. Koncentrujemy się przede wszystkim teraz na technice, na tym, jak to jest ważne. Que entiendan que la importancia de dominar, de poder dominar el balón es a través del control, del perfil del cuerpo y del pase. Y esto, desarrollándolo cada día, vamos a hacerle mejores. Para nosotros es un privilegio poder estar por primera vez aquí en Polonia y poder enseñarles nuestra metodología. Dla nas to jest wspaniałe doświadczenie, żeby być pierwszy raz tutaj. Mam nadzieję, że to się powtórzy. Pierwsze jest to możliwość, żebyśmy pokazali, jak trenujemy w Atletico Madryt, ale też, żeby nauczyć się innych rzeczy od was. Co sądzicie o młodych sportowcach, którzy biorą udział w tej konferencji? Widać w nich wielką ochotę, żeby się czegoś nauczyć. Chcemy, żeby przez ten jeden dzień poczuli się, jakby trenowali w Atletico Madrid. I widać, że po prostu tą pasję w nich i chęci do rozwijania się. Szanse płynące z tego kilkudniowego spotkania docenili zarówno trenerzy z Atletico, jak i biorący udział w konferencji uczestnicy. Jest dla mnie wielkim sukcesem, że tutaj mogę się znaleźć i podoba mi się tu. Tak jak powiedziane było wcześniej, Myślenice po raz pierwszy były gospodarzem takiego wydarzenia. Pierwszy, ale zapewne nie ostatni, bo walory tego miejsca doceniła m.in. hiszpańska kadra szkoleniowa. Es un magnífico lugar porque tiene unas instalaciones que son muy buenas. To jest wspaniałe miejsce. Te instalacje nie mają, są porównywalne z takimi, jakie mamy w Atletico Madrid. Poza tym jesteście w pięknym miejscu, wśród natury, także jest to wspaniałe miejsce.
Od pasji do sukcesu poprzez trening i rozwój, czyli niemożliwe nie istnieje, a dobrze dobrana droga, wsparcie i wykwalifikowani trenerzy to trzy elementy niezbędne dla młodych pasjonatów piłki nożnej. Podczas treningu zostałem założony przez skauta Atletico i już w marcu będę mógł tam pojechać, jestem z tego bardzo zadowolony. Mali wśród wielkich. Myślenice 2019.